Taki odcineczek dzisiaj prosto z garażu. Powiem co i jak, bo tak rzadko te odcinki są, tam motorki jakieś wlatują, ale nie wszystkie, bo za dużo tego jest. Powiem jak się sytuacja ma, bo niedługo się trochę pozmienia. Otóż tak, co do GasGaza, to wiecie, że już dawno do mnie trafił. No niestety czekam na Tuleye. Już czekam 2,5 miesiąca. Nie wiem kiedy to będzie. Też kontakt utrudniony coś ostatnio i to taka robota, nie? I przez to wziąłem się też za lagi. Ale to później powiem, zaczynam od tego moto. Są jeszcze inne sprzęty, ale tego znacie. Niedługo na kanale się trochę pozmienia. Bynajmniej mam taką nadzieję, bo jak tam widzicie, nieraz odcinki wlatują po prostu takie z garażu, jakieś tam robotki, nie wszystko dodaję. Bo po prostu, no gdzie indziej mieszkam, przyjeżdżam tylko na weekendy. Tylko jestem tu na sobotę i niedzielę, żeby coś pogrzebać i tak nigdy tego czasu nie ma. Ale tak jak mówię, to się niedługo zmieni, bo około miesiąca mi zostało i wracam tutaj już na stałe, także i będą odcinki czy częściej, mam nadzieję, i jakieś moto do mnie wpadnie, bo KTM-a sprzedałem, SXF-a, nie było to dla mnie. Wpadnie na pewno coś innego, coś młodszego, zobaczymy jeszcze dokładnie co, bo tak jak mówię, jeszcze miesiąc i no jak się przeprowadzę, muszę trochę się ogarnąć, jakąś robotę znaleźć, wiadomo, bo to trochę zmian będzie. Trochę tu wkoło roboty mam ten garaż dokończyć jeszcze i dopiero tam będziemy coś więcej myśleć z odcinkami. Także tak wygląda moja sytuacja. Co do sprzętów, mamy weekendzik, także oczywiście jestem w garażu. GasGas, no to znacie historię. Tu jest to zawieszonko z niego, co sobie rozebrałem, już pomyte, to już też złożone. No czekam po prostu znowu na panewki. Problem z panewkami jest, bo ciężko dostać. Mam osobę, która to ogarnie, ale też tak, no nie wiem na kiedy to będzie. Ale i tak czekamy na Tuleye, więc tu nic nie poradzimy. No i tu taki potwór do mnie trafił. Dzisiaj sobie grzebię przy nim. Suzuki DR350. Kawał klocka. 94 rok. Silnik odpala, ale kopnąć to też jest no ciężko. Bardzo ciężko. Właściciel przywiózł na wymianę rozrządu. Ogólnie jest, może osobny odcinek nagram z tego składania, bo jeszcze będę tu ten bok rozbierał cały, bo łańcuszek trzeba ściągnąć. Niestety z tamtej strony jakby był to fajnie, bo tylko magneto rzucamy, a tu koszt sprzęgłowy. No tu chyba więcej będzie rozbierania. No ale to sobie tak mówię i tak jak mówię, w innym odcinku ogarniemy, bo no, rozrządnik nie wygląda słabo, ale tu te wałki i te popychacze, no już wytarte ostro. Kawał silnika, kurna. Potwór, nie? Kupę waży. Ciekawe jak tym się jeździ, nawet nie jeździłem, odpalił na chwilę. No ale to sobie tutaj pogrzebiemy trochę, tu mi też zejdzie, bo trzeba ten bok cały rozgrzebać. Jeszcze jakieś tam pierdoły do zrobienia, mówi właściciel, są. Także powoli, powoli zrobimy. Tu mamy jeszcze RMZ 250. Po generalce. Znaczy niby po generalce, świeżo kupiony sprzęt. Rzuciłem w górę, no tak to fajnie wszystko wygląda, tylko problem jest taki, że gaśnie jak puścimy gaz i olej wywala z tu otworu na głowicy, taki mały otwór jest i olej wywala. Pod mostkami mamy o-ring, przypuszczam, że ten o-ring po prostu nie był wymieniony. No i tam sobie leci do świecy i sobie tu skapuje. Mam nadzieję, że to, bo jak coś grubszego, no to słabo. A czemu gaśnie? Wydaje mi się, że TPS. TPS-a już ustawiałem, nie wiem czy to też tam wrzucę, może jakiś odcinek. Czekam na części znowu, na części się ostatnio gdzieś długo czeka. Z oryginału trochę części mam mi przyjść i po prostu złożę i sprawdzę, czy to coś pomogło. Co jeszcze? Tu mamy takiego Alfarada. Teoretycznie kupiony, prawie nowy, bo tam niby powinien mieć 30 godzin. Trzeba do zaworku zajrzeć, bo jak odkręcimy mocno gaz, to gaśnie i też po puszczeniu gazu gaśnie. Tak te obroty głupieją. Prawdopodobnie coś z gaźnikiem nie tak, bo one mają wadliwe te gaźniki podobno. Nawet już spotkałem się, że nowy po 2 godzinach i głupiał odebrany. Także no tu jest trochę lipa z tymi gaźnikami. Przypuszczam, że będzie trzeba nowy gaźnik kupić, ale standardowo zaworki sprawdzę i zobaczę, może uda się coś podregulować, jak nie to no to będzie trzeba kupić jakiś zamiennik, inny gaźnik po prostu cały i będzie z głowy, bo to. No i tu kawa taka, ale to chyba tylko tak przejściowo, bo tego chyba się nie podejmę. Jeszcze tu nie zaglądałem, ale tu jest w ogóle kombinacji. Kawa ma fajny plus, bo KX125 oczywiście, 2T. Też z blachą jest, z papierami jeszcze na 50 zarejestrowane. Ale nie ma iskry, nie ma kompresji.
Nie ma iskry, nie ma kompresji, już było kombinowane. Podobno jakieś tam chińskie gaźniki były wkładane z elektroniki, coś później zmieniane. Także mówię, no tego się raczej nie podejmę, bo tu by trzeba wszystko do zera rozgrzebać, zrobić to na oryginalnych częściach i wtedy można się zastanawiać, bo tak to nie ma sensu, bo to są tysiące moim zdaniem. No. Znaczy, powiem tak, opłaca się to robić na pewno, bo to też jest duża wartość tego. Będzie na pewno. Tylko no to w takim stanie trzymać, nie upalać tego jakoś w ostrym terenie, zrobić sobie od podstaw, to by miało sens. A tak, iść gać, szukać tu, czemu nie ma iskry, tu czemu kompresji, no trzeba i tak górę rzucać. Także tak czy tak raczej jedynie zrobić wszystko tak jak ma być. No więc co, tak to wygląda, rzadko odcinki, bo no jeszcze ten miesiąc mi został, no półtora, żeby dwa, żeby wszystko ogarnąć. Może jakiś sprzęt kupić, chociaż jakby się coś trafiło, może to bym już kupił. Ale po prostu nie ma, a te ceny co teraz są, to też jest kosmos jakiś. Ale powoli, powoli się to zacznie, mam nadzieję, zmieniać i w końcu jakieś wypady znowu wrócą na kanał. Bo to grzebanie z garażu to bardziej dla tych, co ich to interesuje. Albo dla po prostu właściciela sprzętu, co sobie chce zobaczyć, co było robione. No. No i tak jak mówię, garaż jeszcze chciałem tu ogarnąć trochę. Posadzkę chciałem pomalować, kury pieją jak zwykle. Ściany tam jeszcze domalować. No mam jeszcze parę takich pomysłów, ale to też wszystko czas i mam trochę roboty w domu, także jeszcze trochę widzowie. Widzowie. I znowu kura pieje. Dobra, nic, bo kury pieją, kończę ten odcinek, to tak informacyjnie co i jak, kiedy kanał coś tam wyruszy bardziej. Także wszystko wiecie, ja się biorę za tego sprzęta i co, no i widzimy się pewnie w następnym jakimś odcinku. Arka.